piątek, 18 dzień marca 2016 roku, telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtalik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie, ciekawą rozmowę z niezwykłą pianistką, niezwykle cenioną, utalentowaną pianistką, którą jest Pani Beata Bilińska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa. Jesteśmy w Słupsku, Pani Beato, Filharmonia Symfonia Baltica. Dziś Pani koncert, no, obrazki z wystawy. Tak. I w Pani wykonaniu, w pierwszej części. Wykonam 10 miniatur Modesta Mussorgskiego, obrazki z wystawy. I jako ciekawostkę powiem, że jest to zestawione, to wykonanie solowe, zestawione jest razem z orkiestrowym opracowaniem tego utworu. Ravel zinstrumentował obrazki z wystawy, zresztą pięknie, i orkiestra Polska Filharmonia Symfonia Baltica wykona te obrazki właśnie w wersji orkiestrowej w drugiej części, a ja w wersji solowej. I myślę, że to jest tak ciekawy utwór i tak no, inaczej brzmi na fortepian i na orkiestrę, że no, słuchacze się nie zanudzą, tylko no, wręcz przeciwnie, można z ciekawością nawet posłuchać, jak potraktował Ravel ten utwór i jak przełożył go na to brzmienie orkiestrowe. Skąd te obrazki dziś w Słupsku? To był Pani pomysł? Właśnie nie, to nie był mój pomysł i byłam wręcz zaskoczona, ale potem stwierdziłam, że bardzo fajnie, bo zazwyczaj koncerty symfoniczne są symfonicznymi od samego początku do samego końca. Zawsze jest solista, zawsze jest jakaś tam uwertura, potem jakiś solista z orkiestrą, w drugiej części symfonia i to jest takie bardzo typowe i schematyczne, natomiast tutaj pan dyrektor Jarmołowicz wyszedł poza ten schemat, co mi się bardzo podoba i właśnie tak wymyślił taki temat, jak gdyby taką konwencję właśnie koncertu, żeby był solista sam, bez orkiestry i w drugiej części dopiero orkiestra. Wcześniej już z tymi obrazkami z wystawy musiała Pani się spotkać w swojej karierze. No na moją płytę. No właśnie, no to właśnie. Dlatego. Gram od wielu lat. Pan dyrektor wiedział oczywiście, bo nawet chyba dałam tą moją płytę. Na tej płycie są właśnie obrazki z wystawy Mussorgskiego i Romeo i Julietta. Więc takie dwa wielkie hity są na tej płycie. Ta płyta wydana była przez Dux już no, może 4-5 lat temu, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest to utwór, z którym mam styczność od lat, od wielu, wielu lat. I za każdym razem inaczej do tego utworu podchodzę i co innego mi wychodzi spod palców. Właśnie, a tak co jest dla Pani najciekawsze w tym utworze? 10 miniatur, Pani Beato. Może jakaś jedna z nich jest taka najbliższa? Stary Zamek ma swój klimat i te harmonie, które są, tworzą jakiś niesamowity świat dźwiękowy. Właśnie w tym. Każda miniatura ma swój własny świat i to jest piękne, że one są tak bardzo różne, a jednak spójne i tworzy się jakaś całość pomimo no, ogromnego zróżnicowania tych utworów jednak. Odbiegając od obrazków, wiem, że Pan się śpieszy i mamy mało czasu. Zastanawiałem się, ponieważ w tym roku 20 lat chyba od czasu, gdy Pani skończyła studia. Piękne 20 lat. Nie wiem, czy się szykuje jakaś impreza, czy... No właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem kiedy, znaczy jeżeli chodzi o pracę na uczelni, no to rzeczywiście to jest 20 lat już, ale to będzie dopiero w październiku, bo zaczęłam uczyć w październiku 96 roku, zaraz jak skończyłam studia i w czerwcu i w październiku już pracowałam na uczelni. Została Pani asystentką? Zostałam asystentką, ale była na początku w niepełnym wymiarze godzin, pół etatu, potem od następnego roku, czyli 97 już pracowałam chyba w pełnym wymiarze godzin. No i tak robiłam małymi kroczkami na uczelni, takie awanse od asystenta, bo już no, teraz jestem profesorem uczelnianym. Profesor to się nazywa nadzwyczajny. Może się dziwię, dlaczego jest nadzwyczajny, no ale nie będziemy teraz w to wnikać. Że zwyczajny jest wyższy niż nadzwyczajny, a zwyczajny w tym momencie kiedyś był państwowym tytułem i w ogóle już tytułem obywatelskim, natomiast w tym momencie jest uczelniany, tylko ten zwyczajny profesor jest nadawany przez prezydenta. No jestem profesorem uczelni, czyli jestem profesorem. Ale ja sądzę, żeby tytuł profesora, czy to uczelnionego, czy tego państwowego był największym osiągnięciem w Pani... Nie, bo to nie ma w ogóle tak naprawdę takiego znaczenia. No ja oczywiście przywiązuję bardzo dużą wagę do dydaktyki i czuję się nawet, można powiedzieć, coraz lepiej jako pedagog. Z doświadczenia nabrałam przez te wszystkie lata i chyba coraz większej nawet chęci do uczenia. Więc to też nie jest tak. Tak. Już mniej niż solistka? To jest... proporcje się troszeczkę teraz już zmieniają, mogę tak powiedzieć tylko, aczkolwiek jeszcze mam i tak dużo, może czasami trochę za dużo obowiązków takich no i koncertowych, różnych wyjazdów, co już mnie trochę zaczyna męczyć. Chciałabym mieć jakieś swoje miejsce takie na ziemi. Nie mogę dłużej niż parę dni być w jednym miejscu, bo ja w zasadzie mieszkam i w Krakowie, i w Chorzowie, gdzie mam blisko na uczelnię do Katowic, ale cały czas jestem de facto w drodze. Nie ma czegoś takiego, że mam dom swój własny w jednym miejscu i w tym miejscu pracę i w tym miejscu życie. To jest odpowiada Pani takie życie? No nie odpowiada, nie do końca mi odpowiada, dlatego właśnie już bym wolała, żeby te proporcje się troszeczkę jednak zmieniły na rzecz, na korzyść stabilizacji jakiejś takiej życiowej. I no i mam nadzieję, że w końcu, w którymś momencie osiągnę ten stan.